kochanie, co się dzieje? Dlaczego nie chcesz zjeść kolacji? Nie jestem głodna. I ciągle jest ta kolacja i chleb i ja chcę coś innego. W sumie to przez cały dzień też nie byłam głodny, aż do teraz właściwie, bo kolacja to taki miły koniec dnia, co nie? No właśnie. Ema, kochanie, może byś coś jednak zjadła. Tak jak każdy w naszej rodzinie. No to może chciałabyś coś innego, nowego, jakiś nowy dżemik na kanapkę? Nie, nie mam ochoty. Idę na górę. Nie chcę żadnej kolacji. Fuj, już jestem znudzona. Ema nie chce zjeść kolacji? O, rety. Zaczęła dyskutować? No właściwie to ja też bym zjadł coś innego, jakąś pizzę czy coś. Hania się wycwaniła, pojechała sobie do dziadków i tam na pewno zajada się jakimiś pysznymi rzeczami. Babcia zawsze robi pyszne ciasta. Ej, malutka, proszę mi tutaj wracać do stołu. Trzeba coś zjeść, tak jak cała reszta rodziny. Proszę bardzo, wracać na kolację. Ej, jeszcze nie dorosła, a już kręci nosem, co to będzie później. Nie mam ochoty zjadać kolacji, ciągle chleb, co za głupota, bez sensu taka kolacja, nie chcę. Chcę spaghetti, pizza albo lody, nie chcę chleba, fuj. Wiecie co, ja dzisiaj w takim razie będę przykładnym synem i wszystko odłożę i nikogo nie będę denerwował. Zobaczcie, jak sprzątnąłem po sobie, super co? Jestem najlepszym dzieckiem w rodzinie, wracam na górę, cześć. Mam jakieś nieodparte wrażenie, że dzieci robią co chcą, nie wydaje ci się? Czy ta głupia kolacja już się skończyła? O, Ema, idealnie przeszłaś w czas, chodź, zaczynają się nasze ulubione kreskówki, dalej, dawaj! No dobrze, to ja w takim razie wszystko posprzątam, skoro Ema i tak nie ma ochoty jeść, no to co mi pozostało? Może będzie chciała później? Idę zobaczyć, co robi Julian, może też z nimi posiedzę przy telewizorze. Julian, co tam, co oglądacie? Ema, ty nie zjadłaś kolacji, a siedzisz z Julianem przy telewizorze? No tak, tato, siedzę sobie tu z Julianem, oglądam mój robiony serial. O nie, młoda damo, jak nie było kolacji, to nie ma też oglądania telewizji. Nie tym razem, kochana. No tato, dlaczego jesteś taki dla mnie wredny? Nie chcę jeść kolacji, to głupie. I ty też jesteś głupi. I na nic mi nie pozwalasz, jesteś jeszcze gorszy niż mama. Ale co ty taka dzisiaj nie w sosie, żeby tak reagować na zakaz oglądania telewizji? Co jest dzisiaj z Emą? Coś się chyba wiecznie nie pasuje. Ema, wiesz co? Dorośnij w końcu. Dorośnij. Nigdy nie chcę dorosnąć. Nie zawsze będę taka, jak jestem. I będę mogła się bawić moimi zabawkami. Jak będę duża, to nigdy bym nie mogła bawić się moim zamkiem. I na pewno nie mogłabym oglądać mojego ulubionego serialu. Martin, co się stało? Nie oglądasz jednak z Julianem i Emą seriali? Co się stało? Ach, nie wiem, kochanie. Nie wiem, co dzisiaj wstąpiło w naszą Emę. Strasznie się na mnie zezłościła i poszła na górę. Czy ja naprawdę jestem takim strasznym ojcem? Ale nie jesteś, Martin. Co się dzieje? Może nasza mała zaczyna dorastać? Nie chcę być nigdy dorosła. Nigdy. Chcę oglądać moje seriale i robić rzeczy te, co zawsze, jakbym była mała. Co? Nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. Ło, Ema, chodź tutaj, musisz to zobaczyć, koniecznie, no dawaj. Serio, myślałem, że już to wycofali z telewizji. Bo czego znowu chcesz, Julia, nade mnie? O co ci chodzi? Bo, a widziałaś to? W telewizji nadal dają tych ding-dongs. No kojarzysz, oglądaliśmy tak, byliśmy mali. Czaisz? Chyba z 20 lat już to jest w telewizji. Nie mogę w to uwierzyć, a ty? No pewnie, że ding-dongs są nadal w telewizji. A co ty myślałeś? Chodź, oglądamy. No co ty, oszalałaś? Przecież całą wieczność temu przestałem takie rzeczy oglądać. Przecież to jest dla małych bachorów, daj spokój. Co? Jak możesz tak mówić? Dalej, oglądamy to. Przecież to jest najlepszy serial na świecie. Co? Serio? Ty tak to poważnie? Nie oglądam tego, co za dzieciak. Jak nie chcesz oglądać, to ja w takim razie idę sama. Idę zobaczyć, co ogląda tata. Halo, przepraszam, muszę obejrzeć mój serial. Ale Ema, nie, to w ogóle nie jest program dla małych dzieci. Na pewno nie dla ciebie. Ach, no dobrze, no to w takim razie zmienię na jakiś serial bardziej odpowiedni dla dzieci. Ale tato, ja już jestem dorosła, mam 22 lata. Nie chcę oglądać seriali dla małych dzieci. O, 22 lata, moja malutka, zawsze będziesz dla mnie moim małym dzieciaczkiem, kochana. To już jest dla mnie za dużo, nie jestem wcale małym dzieckiem. Mam 22 lata i mogę oglądać, co mi się podoba, nie jestem małym dzieckiem. No, ale Ema, kochana nasza malutka, przecież włączyłem twoją ulubioną bajkę. Ach, Hania, moja kochana, zobacz, jak pięknie pasują te kwiaty do twojego t-shirta i twoich włosów. Jeszcze piękniej wyglądasz z nimi w ręku. Moja kochana, uwielbiam cię bezzmiennie od tych czasów podstawówki. Moja droga. Ba, ale oni są ohydni, ciągle cię obciskują. No, cała typowa Emma, ty też nie zostaniesz dzieckiem. Może idziesz się pobawić w pokoju? Nie idę. Właśnie patrzyłam, co robi Hania i obciskuję się jak zwykle z Dave'em. Ba, ohyda. Chyba wiesz co, może powinnaś zacząć zajmować się własnymi sprawami. Ja wyjeżdżam, na razie. Ale dokąd wyjeżdżasz? Ja też chcę z tobą jechać, ej! Julian, hej, kluczyki od Porsche leżą na stole w kuchni, znalazły się? Jop, mam je już, mam nadzieję, że jest pełen zatankowany bak. Ej, zabierz mnie ze mną, mam już wizitko, wszystko przygotowane, zabierz mnie ze mną! Pff,
chyba żartujesz. Nie będę jechał z małym dzieckiem w samochodzie. Zresztą jadę na przejażdżkę z dziewczyną. Zresztą ciebie nie biorę. Dlaczego wszyscy są na mnie tacy niemili? Ja też chcę jeździć samochodem. Ja chcę mieć własne prawo jazdy. Oj, musisz chyba poczekać, aż podrośniesz, aż będziesz dosięgała do pedału gazu. Ema, kochanie, chodź, zobacz, pobawimy się samochodzikiem. Jakie prawo jazdy? Chodź, pobawimy się. Brum, brum, brum. No, zobacz, jaki super. Tata, ja przecież nie jestem małym dzieckiem, nie będę się bawiła z tobą samochodzikiem. Nie ma opcji, nie chcę, nie chcę. Nie traktuj mnie jak małego dzieciaka. Chcę mieć własne prawo jazdy i jeździć Porsche. Jeździć Porsche i mieć własne prawo jazdy? A może jednak zaczniemy od zjedzenia kolacji? Chodź, upiekłam ci świeże bułeczki zamiast chlebka. Co ty na to? Ale dobrze to brzmi. No dobra. No to dalej, kochana, dalej, za mną do kuchni. Chodź. No dobra, mamo, ale ja już nie jestem małym dzieckiem i potrafię sama smarować sobie kanapki. Wiesz o tym, prawda?